Etnopodróże z Biblioteką Kraków to trwający od lipca do końca września cykl wydarzeń, którego celem jest promowanie kultury ludowej i w niej doszukiwanie się takiej kulturotwórczej roli. To jest adresowane do wielu pokoleń, więc taki wielopokoleniowy aspekt. Były już prowadzone warsztaty rękodzieła, warsztaty plastyczne, spotkania z autorami książek, którzy opowiadali o dawnych zwyczajach. No a dzisiaj mamy etnopiknik, czyli coś, gdzie mogą w dzisiejszych czasach pandemii ludzie mimo wszystko się spotkać i zobaczyć twórców ludowych na żywo, zobaczyć jak robią poszczególne elementy, czy to powroźniczy, czy garncarze. Mogą też posłuchać, tak jak słyszymy, muzyki ludowej, ale także zobaczyć pokaz mody koronkarskiej, koronki, które wykonały panie z jednego z kół artystycznych. Cztery pętelki zakładam na czuch, potem je skręcam wszystkie razem. Wplotłem linę. Na maszynę trzeba założyć takie cztery liny i kręcić. Super to jest taki piknik, dlatego że my tu w okolicach mieszkamy i to jest możliwość, żeby spotkać się na terenie tej dzielnicy, tego miejsca bardzo blisko. Bardzo wspieramy takie inicjatywy i biblioteka jest bardzo fajna. To jest na świeżym powietrzu, też nie ma za dużo ludzi, także czujemy się bezpiecznie.